Jak słyszę zarzuty o duże inwestycje, to myślę sobie, o czym ta osoba mówi? Czy jest przeciwna tunelowi Havla czy budowie Słowackiego? Gdańsk jest miastem sukcesu. To nawet mówią moi szlachetni konkurenci. Ten rozwój jest harmonijny. Pierw musieliśmy zbudować, dzięki podatnikom Unii Europejskiej, szkielet komunikacyjny Gdańska. Musieliśmy wybudować Słowackiego. Musieliśmy wybudować Armii Krajowej. Musieliśmy wybudować Aleję Havla. Wreszcie musieliśmy wybudować tunel pod Martwą Wisłą. Czy wyobrażacie sobie dzisiaj Gdańsk bez tych inwestycji? W Gdańsku mamy 350 tysięcy samochodów, a pamiętajmy, do Gdańska w każdą dobę, każdego dnia wjeżdża kolejne 100 tysięcy samochodów. Gdańsk byłby zakorkowany, byśmy spędzali całe dnie w samochodach, gdyby nie te wielkie inwestycje infrastrukturalne, te wielkie inwestycje drogowe. Równocześnie realizujemy inwestycje małe, dzielnicowe. Zbudowaliśmy w ciągu ostatnich lat kilka basenów w dzielnicach, zwłaszcza w takich dzielnicach jak Orunia, Stogi, ale też Osowa. Zbudowaliśmy nowe przedszkola, żłobki. Budujemy dużą, nową szkołę na ulicy Jabłoniowej razem z przedszkolem. Realizujemy parki, park na przykład na Oruni. Tych inwestycji dzielnicowych jest bardzo wiele, ale pamiętajmy, są potrzebne te inwestycje wielkie i inwestycje małe. Gdańsk jest dużym miastem. Tu mieszka ponad 500 000 mieszkańców. I do tego codziennie przyjeżdża kolejne 120 tysięcy ludzi do pracy, bowiem Gdańsk daje pracę dla mieszkańców Sopotu, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego i okolic.